100 transplantacji serc oraz płuc wykonał w ubiegłym roku zespół Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To najlepszy wynik wśród ośrodków przeszczepiających narządy klatki piersiowej w Polsce. Po raz kolejny w Zabrzu wykonano również najwięcej transplantacji u dzieci. Magda Sincewicz. Codziennie starają się udzielać pomocy tym pacjentom, dla których nie ma już innego ratunku. Są w różnym wieku, pochodzą z różnych stron i mają różne historie. Łączy ich jedno. Trafili w zeszłym roku do specjalistów z Zabrza. To dokładnie 53 osoby z przeszczepionym sercem i 47 z płucami. Więcej niż rok wcześniej. Uważam, że u nas ten poziom jest bardzo dobry. Wyniki transplantacji we wszystkich ośrodkach są dobre. I mam nadzieję, że te programy we wszystkich ośrodkach się będą coraz lepiej rozwijać i zarówno nasz szpital, jak i koledzy będą coraz więcej robili przeszczepów z coraz lepszymi wynikami. To jest zawsze ratowanie czyjegoś życia. To są pacjenci, którzy nie mają innej opcji. Jeżeli u tych pacjentów nie wykonamy przeszczepów, to oni po prostu umrą. Ośrodek z Zabrza jest pierwszym w Polsce w liczbie wykonanych transplantacji i pośrodku listy europejskich placówek. Hiszpania w tym dominuje, ale są też takie państwa, które wyprzedzamy. Mimo to, że jest zwiększona ilość dawców, za co ogromnie dziękujemy szpitalom, którzy zgłaszają nam dawcy, to jest ogromna praca anestezjologów, to nasza lista zakwalifikowanych do przeszczepu i do serca, i do płuc nie maleje. Ona z roku na rok niestety wzrasta. Liczba oczekujących nigdy nie pokrywa się z liczbą dawców. Sytuacja dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci. Dlaczego? Bo coraz więcej chorujemy, niekoniecznie odpowiednio dbając o siebie. Często też dowiadujemy się, że nasz stan zdrowia zależy od naszych genów, na które przecież nie mamy wpływu. Ważna zatem jest tu profilaktyka. Bardzo ważna. Że ci starzy, tak ja przykładowo, co już im poszli na ten zasiad, a tak to jeszcze żyją. Żyją i mają świadomość, że jeśli kiedykolwiek będą potrzebowali pomocy, to wiedzą, gdzie się o nią zwrócić.